Witam, moi drodzy kochani widzowie. Nowa informacja, no i bardzo ciekawa, a jej tytuł brzmi: Szef NATO, Rosja zagraża Europie. Przyznacie, drodzy kochani widzowie, że NATO nie może odpuścić tej wojenki. Ale przejdźmy do tego artykułu. Rosja, współpracując z Chinami i Koreą Północną i Iranem, zagraża Europie, regionowi Indo-Pacyfiku i Ameryce Północnej. Zaalarmował we wtorek w Paryżu sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. No ale zacytujmy jego wypowiedź. Musimy zachować siły naszego sojuszu północnoatlantyckiego. Wyzwanie, przed jakim teraz stoimy, to wsparcie Ukrainy, powiedział Rutte. Dodał, że Kijów przygotowuje się na najtrudniejszą zimę od początku pełnowymiarowej agresji Rosji, czyli od lutego 2022 roku. Jednocześnie Rutte podkreślił, że NATO musi zrobić więcej niż tylko pozwalać Ukrainie walczyć. W jego ocenie sojusz powinien doprowadzić do zmiany przebiegu wojny. Agencja AFP oceniła, że ta deklaracja sekretarza generalnego ma związek z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, wygranymi przez Donalda Trumpa. No i widzicie, drodzy kochani widzowie, tak jak mówiłem na początku tego artykułu, NATO nie może sobie odpuścić tej wojenki. Widoczny dobry biznes na tym musi robić. Piszcie standardowo w komentarzach, co wy o tym myślicie. Z góry was pozdrawiam, Short Joker.